Joanna Schmidt, Nowoczesna, już za chwilę będzie naszym gościem, a później Jan Peszek jest już na górze, czeka na spotkanie z Państwem. Mam nadzieję, że będziemy mieli na to też mnóstwo czasu. Dzień dobry Pani Joanna. Dzień dobry. Dzień dobry Pani poseł. Proszę się czuć jak u siebie. I zapiąć pas, żeby było wszystko bezpiecznie. Telefon też proszę bezpiecznie odłożyć, albo go używać, jeśli Pani chce, bo rozumiem, że pokusa tweetowania jest duża. Czasami. Nie ma interesu. Czy są jakieś pytania, których mam nie zadawać? Nie mam tak sprecyzowanego obszaru. Mhm. Zobaczymy w trakcie rozmowy. Bo myślę sobie... Nie znamy się tak dobrze, więc... Tak, znamy się twitterowo, nie mieliśmy okazji jeszcze nigdy porozmawiać, ale myślę też o... Czy pani ma takie poczucie, że dzisiaj wszyscy chcą, żeby cokolwiek powiedziała o swoim związku z Ryszardem Petru, a nie żeby opowiadała o programie Nowoczesnej na przykład, że to gdzieś pani ciąży, czy nie? Odczuwam. Coś takiego, mam takie poczucie, ale wszystko zostało już powiedziane. Mm. Z mojego punktu widzenia wszystko już zostało powiedziane, to co chciałam, aby zostało powiedziane. Tak. Nie jest wam łatwo, co? Ja przede wszystkim się chciała odnieść do tego, że ja tak nie chciałabym, żeby wybrzmiał jakoś feministycznie, ale to już mówiłam też w kampanii. Wkurzało mnie to w kampanii, jak dostawałam pytania, pani poseł i pani na tą wiejską się wybiera, a co z dziećmi? Kto się wtedy będzie zajmował pani dziećmi? A przede mną w studiu czy na antenie byli mężczyźni, którzy też startowali do Sejmu, bo takich pytań nie dostawali. Zauważam tutaj taką różnicę traktowania płci. Nierówną. Nierówną. Niesprawiedliwą. Nierówną. Na pewno nierówną. I tu mamy dużo do zrobienia. O tym też mówiła Asia Shoring, wielku zna na kongresie. Mamy dopiero za sobą 100 lat, kiedy kobiety mogą głosować. To dzisiaj nam się to nie mieści w głowie. To wciąż za mało? No, 100 lat. No, znaczy, ale to wam się w głowie nie mieści kobietom, czy nam ludziom generalnie? Ludziom generalnie, bo nie rozróżniamy płci, prawda? Staramy się nie rozróżnić. Tak. I 100 lat i ile czasu wcześniej minęło, żeby kobiety wywalczyły te prawa, ale moim zdaniem mentalnie cały czas te zmiany trwają. Mhm. Mam tutaj dużo do zrobienia. W Nowoczesnej też? Bo was, kobiet, wokół szefa jest sporo, prawda? W ogóle to takie ciśnienie, żeby ktoś przejął po nim władzę i ewentualnie, żeby to była kobieta, to jest jakaś taka czasem bardziej, czasem mniej wypowiedziana nadzieja, że byłoby inaczej. Na pewno to są wyraziste osoby, 10 posłanek. Klub jest 28-osobowy, jest nas 10 kobiet. Wszystkie mamy ze sobą doświadczenia zawodowe, przyszłość zawodową, profesjonalną. To nas jakby ukształtowało, umocniło w tym, że jesteśmy sprawcze. Wierzymy, że jak podejmujemy jakieś działania, to one mają dużą szansę zakończyć się sukcesem. Ale dlatego, że jak przyjdziecie do szefa i to jest grupa, silna grupa kobiet, które mówią tym samym głosem, to on zawsze powie ok, zgadzam się z wami? Ja w ogóle nie odczuwam w naszym klubie jakiegoś rozróżniania kobiety czy mężczyźni. Mhm. Proszę mi wierzyć, że to jest właśnie fajne i być może przez to, jak stykamy się z tą rzeczywistością, która jest wokół, to jest takie dla nas porażające, bo po prostu tak wyszło, że kobiety, 10 posłanek, 40%, bo te proporcje się w międzyczasie wiadomo zmieniały, tak, które weszły do Sejmu, to były kobiety, które przyszły do polityki, aby zmieniać Polskę. Bardzo często na tym tracąc w wielu obszarach, czyli jeżeli chodzi o może bym powiedziała taki komfort pracy, bardzo często bezpieczeństwo, zarobki. Ciszę wokół siebie. No tak, no to jest, często rozmawiamy ze sobą i nawet wcześniej mając stanowiska publiczne też, nie? Też publiczne, ale też zarządzając firmami, dużymi firmami, wiedzieliśmy, że wracając do domu to jest taka ostoja i też mentalnie odpoczywaliśmy. A praca w polityce to jest 24/7, 7 dni w tygodniu. No, szczególnie, że akurat pani ma taki okres, czy miała, mam nadzieję, że to jest coraz dalsze, że długie lufy aparatów są wokół, prawda? Cały czas. Tak, są. W jakiś sposób to interesuje. Nie, to nie jest paraliżujące, bo ja wiem, czym się zajmuję. Zajmuję się przedsiębiorczością, a pracuję w Komisji Edukacji. Jestem posłanką z Okręgu Poznańskiego. Przypomnę, że dostałam najwięcej głosów w całej Wielkopolsce, pokonując polityków znanych na scenie politycznej od wielu lat z Platformy czy z PiS-u. Myśli pani, że dzisiaj udało się pani ten mandat powtórzyć, czy nie? Gdyby dzisiaj była powtórka tych wyborów,
przed nami są jeszcze te samorządowe i Parlament Europejski, więc myślę, że przede wszystkim te wybory zdeterminują dalsze losy, kolejne, czyli parlamentarne wybory. Na pewno wiem jedno, że jak podejmuję jakieś decyzje, to walczę na maksa. Ja nie pytałem, czy pani się zdecyduje, tylko czy dzisiaj po tym, jak już pani weszła do polityki, dała się w tej polityce poznać, wybuchła cała ta historia i tak dalej, czy ludzie dzisiaj, znając trochę inną Schmidt, też jej zaufaliby tak samo, jak pani czuje? Ja myślę, że moi wyborcy widzą, jak pracuję. Jestem aktywną posłanką, skutecznie się zajmuję sprawami w Poznaniu. Rozumiem, że w mediach niekoniecznie fascynujące jest przebijanie się o to, jak walczyłam, jeżeli chodzi o instytuty badawcze, czy o komisję deregulacji, o apteki. No to, takie mamy media, taką mamy rzeczywistość, że te tematy się nie przebijają. Jestem teraz na etapie zakładania fundacji, w którym bardzo mocno będę chciała zaangażować też inne kobiety, które są aktywne w życiu publicznym. I co będziecie robić? No dużo, to co powiedziałam, jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o postęp taki mentalny i kulturowy w Polsce. Na pewno będę chciała wspierać kobiety, które są aktywne w życiu społecznym, publicznym, które bardzo mocno zetknęły się z hejtem, takim wulgarnym, chamskim hejtem. To rozumiem, że będzie pani bazowała na własnym doświadczeniu. Myślę, że to jest bardzo, bardzo korzystne w każdym obszarze, kiedy bazujemy na własnym doświadczeniu i to wykorzystujemy. Ja pani zaskoczona. Jestem potem wszystkim po prostu wzmocniona bardzo mocno. Tak, naprawdę? Tak. A ten etap szybko przyszedł? Od takiego przerażenia, że właściwie są na wyciągnięcie teleobiektywu, że właściwie są na wyciągnięcie aparatu fotograficznego w samolocie ludzie dzisiaj, którzy burzą wasz świat i wasze szczęście w sekundę, dosłownie. No to tutaj jestem inna pod tym względem, bo ja czułam duże wkurzenie. Ja czułam duże wkurzenie, cały styczeń naprawdę miałam inne podejście niż myślę, że podpowiadają wszyscy PR-owcy. To znaczy ja byłam na takim etapie tak wewnętrznie i emocjonalnie, żeby powiedzieć no sos. Tak, że to jest. To jest ode mnie. Chciałam powiedzieć, bo ja patrzę na tę sprawę jako Joanna Schmidt, jestem politykiem. To, co osiągnęłam, to osiągnęłam swoją pracą. Pochodzę z małej miejscowości, gdzie rodzicom rzeczywiście ciężko nas było. Równocześnie studiowałyśmy we trzy, czy uczyłyśmy się. Tato górnik i ja po prostu wiem, że jak znalazłam się w Poznaniu te 20 lat, to była moja ciężka praca i wiem znam swoją wartość i jakby widziałam tą frustrację po drugiej stronie tych osób, które wylewały hejt. Także no, nikt nie jest w stanie mnie obrazić, kto mnie nie zna. Czyli to nie jest zbudowanie się przez ostatnie miesiące, tylko to się zaczęło wcześniej, tak? Że to dało pani właściwie siłę, że dzisiaj, kiedy ten hejt się wylewał, kiedy wszyscy mówili dziewczyna Petru i próbowali wam zrobić jak najwięcej zdjęć, to wtedy zaczynała pani się obudowywać tym pancerzem. Od początku mi rodzice przygotowywali tylko jak byłam przewodniczącą klasy, że będzie z zazdrości, zawiści ludzie, wtedy chcą taką osobę niszczyć. Byłam przewodniczącą szkoły, założyłam Radę Miasta, działam w Radzie Miasta, działam w stowarzyszeniach studenckich, założyłam własną firmę, utrzymywałam się na studiach i wszędzie po prostu widziałam podkładane nogi taką zazdrość, zawiść. Do tej pory to jest. A potem jak zostałam kanclerzem największej uczelni w Wielkopolsce, to cały czas gdzieś tam czułam, że towarzyszy taka zawiść ludzka i to jest coś normalnego. Ważne jest być takim w porządku i otaczać się, dbać o rodzinę, najbliższych, przyjaciół. To daje siłę i dobrze wykonywać swoją pracę, którą uważam, że cały czas dobrze się wywiązuje ze swojej pracy. I nie zamierzam z tego rezygnować. I to, co się wydarzyło, nie był taki moment, w którym pani choć przez chwilę pomyślała sobie: o, jacie, to trwa dopiero drugi rok, powiedzmy, ale już mam dość? Ojej, nie, wręcz przeciwnie, razem z Asią Szoring-Wielgus pracowałyśmy nad jej wystąpieniem o prawach kobiet. To właśnie wręcz przeciwnie, to ja właśnie mówię wszystkim kobietom, zapraszamy do życia publicznego, bo mam wiele do zrobienia. Bo bardzo łatwo wydaje się, że można kobiety zniszczyć i zniechęcić. To wręcz przeciwnie, jest totalna determinacja, motywacja do dalszej walki. Poznaliście kiedyś tą osobę, która zrobiła wam to zdjęcie w samolocie? Wiecie, kto to był, czy nie? Tak swoją drogą. Nie. Myślę sobie, że gdyby go pani dopadła, albo ją dopadła,
Nie, dlaczego? Jesteśmy osobami publicznymi, każdy może to zdjęcie zrobić, tak wrzucić. No, nie ma się co dziwić tej osobie chyba. Tak? Nie, nie mam. Jakby w ogóle myślę, że jakbym z chęcią bym poznała tę osobę. Może po prostu zaapeluję, żeby się ta osoba do mnie zgłosiła. Naprawdę jakby ja nie mam żadnego żalu. No, ale miałaby pani chyba, wtedy... że to są służby. Chyba, że to są służby wysłane przez posła Kamińskiego. Ale jeżeli to jest osoba prywatna, to moim zdaniem to do końca życia zapamięta to swoje zdjęcie. Myślę, że tak. Natomiast pani też w jakimś sensie, dlatego że normalnie pewnie byłoby spokojniej, nie? Tak, tak. Mamy już maj, więc ja bym nie chciała wracać do tego wyjazdu. Nie, zdaję tak? sobie sprawę. Ale w, tylko, że ten wyjazd tylko, panie, tylko panie redaktorze, bo to jest tak, że ja jestem bardzo zadaniowa. Przez to, że jakby na to polegało moje całe życie zawodowe. I w momencie, kiedy mamy protest, i protest mamy rotacyjny, ustawiamy sobie grafik, jak funkcjonujemy. Ja poświęcam Wigilię Boże Narodzenie. Jestem w Sejmie, pracuję Wigilię Boże Narodzenie. Nie wiem, co robią inni posłowie. Nas było tam czterech posłów. Potem między 27 a 30 przyjeżdżam do Warszawy z dziećmi. W dzień zwiedzam z nimi Warszawę, w nocy mam dyżury, żeby nadrobić sobie w grafiku godziny protestu. I dopiero miałam 3 stycznia pojawić się w Sejmie. Ja rozumiem pan, że chyba. No właśnie to je, ja chciałam jakby powiedzieć, że lecąc wtedy na Sylwestra, to są dwie doby, miałam poczucia, że... Zawodzę kolegów. No koledzy wiedzieli, że Sylwestra mnie nie ma, no, ich nie było w Wigilię, ja byłam w Wigilię. Każdy wiedział, że nie będzie mnie. Mm-hmm. Ale oczywiście z zewnątrz politycznie nie wyglądało to dobrze i... Przeprosiliśmy od naszych wyborców, bo rzeczywiście zastanawiam się. I dlatego wracam do tej sprawy tylko dlatego, że ona ma swoje konsekwencje dzisiaj, patrząc chyba na sondaże Nowoczesnej, prawda, że przychodzicie, nawet Andrzej Mleczko to ostatnio powiedział tutaj u nas, że jak usłyszał wasze hasła na konwencji, to mu się to spodobało. Natomiast on wie, że to nie jest na wygranie wyborów, że to jest rozsądne, że to jest fajne, jemu się to podoba, natomiast wie, że to jest, potrzeba też do tego odwagi, bo wypowiadasz rzeczy, które będą niepopularne, nie przyniosą ci poklasku i nie dadzą ci wyborców tak naprawdę. Andrzej Mleczko bardzo fajnie tu u pana natomiast mimo wszystko gdzieś w tyle głowy wiemy, że tak naprawdę z Nowoczesnej, która fajnie sobie radziła, dzisiejsza Nowoczesna to jest walka o 5%, żeby wejść do Sejmu. Ja jestem mega szczęśliwa po tym kongresie, bo to są takie hasła, które są bliskie mojemu sercu i... Nawet jeżeli wiecie, że to nie jest na wygranie wyborów? Ja wierzę w rozsądek wyborców. Mhm. W programie tak wyczuwałam, że pan redaktor właśnie jest sceptyczny co do rozsądku. Dzisiaj, kiedy ludzie wiedzą, że mogą żyć, że ktoś im wypłaca co miesiąc 500 lub więcej, no to oni, jak przyjdzie ktoś, kto im powie, słuchajcie, nie będziemy wam wypłacać, wiadomo, że wybiorą tego, który daje, niż odbiera. Ale Nowoczesna to również rozdział Kościoła od państwa. Mm. Nowoczesna to również w końcu uregulowanie związków partnerskich hetero i homoseksualnych. Nowoczesna to obniżanie podatków, to stabilne prawo, to przede wszystkim praworządność, to nowoczesne szkolnictwo wyższe, o którym tak mało mówimy. Właśnie ja pracuję w komisji i za chwilę zapowiadane są duże zmiany w szkolnictwie wyższym, tak mało jest debat o jakości tego szkolnictwa wyższego. Tylko żeby to wszystko stało się faktem, potrzebujecie partnera. Po drugiej stronie platformerskiej tego partnerstwa nie macie prawie wcale, prawda? Platforma dla nas jest za mało wyrazista. Do końca nie wiemy, które punkty programowe to są takie, gdzie moglibyśmy złapać się rzeczywiście za rączkę. My chcieliśmy pokazać naszym wyborcom to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej. Wydaje mi się, że tą naszą tożsamość potwierdziliśmy w niedzielę. I jest ogromna energia, bo nic tak mocno nie mobilizuje, jak takie działanie zgodnie ze sobą. I ja wierzę, że w Polsce jest to program na dwucyfrowy wynik. Na dwucyfrowy wynik? Na dwucyfrowy wynik. Czyli 11. Albo 10. Albo 18. Albo 18. To jest jakaś sfera marzeń i nie chcę ją pani pozbawiać, ale myślę, że też czuje pani, przychodząc do tej polityki, że dzisiaj to wszystko, nawet ludzie nie patrzą na programy, bardziej na nazwiska ludzi, którzy za tymi programami stoją, prawda? Że cały czas decydują emocje, a nie racjonalizm. Tak, odczułam to, że polityka jest bardzo emocjonalna. Nawet powiem, że mnie to mocno zaskoczyło, jak proporcje w tej pracy zadań są rozłożone. Jednak przychodząc do polityki, tak jak rozmawiamy w Nowoczesnej, większość z nas zakłada, że to będzie dużo będzie takiej mrówczej pracy zadaniowej, bardzo merytorycznej, pisania, czytania.
A tu trzeba być sprawnym retorycznie i walczyć na słowo. Dokładnie. Ja zdradzę tak od kuchni taki dyżur medialny. To jest takie dla mnie uderzające. W piątek miałam dyżur medialny i to jest tak, że podchodzi się do dziennikarzy i odpowiada się w ciągu dnia na 20 różnych pytań, nie ze swojej dziedziny. I wiedząc, jaką byłam uczennicą w szkole, to ja bym chciała na każdy temat tak godzinę porozmawiać, wgłębić się, poczytać, wcześniej podyskutować. Kto to będzie montował? A tu się okazuje, że po prostu 7 sekund. Potrzebne są dwa zdania. Co pani sądzi o życiu? 7 sekund, proszę. Tak, tak. Co pani sądzi o związkach partnerskich? 7 sekund. Co pani sądzi o Kaczyńskim? 2 sekundy. Tak to działa. Tak, dokładnie. Dokładnie, to jest... Nie będę tego oceniać, tak jest po prostu, tak jest, trzeba to przyjąć, ale rzeczywiście program, który jako jedyna partia, bo to chcę podkreślić, mamy kompleksowy program od września, to już musi być przemyślany i policzony. I też w takim kierunku idziemy. Nabieramy na pewno szlifu przez te 4 lata jako nowa partia do tego, aby przygotować się do objęcia władzy za 2,5 roku. Objęcia władzy? Tak. Samemu? Samemu lub w koalicji. Z PiS-em? Z PiS-em nie. Przede wszystkim dzisiaj mówię nie, bo PiS łamie konstytucję, a to jest jakby coś kluczowe, to jest taka baza, której musimy bronić. Dla wielu to wciąż jeszcze jest baza, to prawda, choć nie dla wszystkich. Pani Joanno, bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że nie będzie pani żałowała spotkania z nami. Joanna Schmidt. Dzięki. Nowoczesna. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. I do zobaczenia. Ukłonę.